Cześć! Dzisiaj o sposobach na naukę słownictwa. Jest ich mnóstwo. Niestety, większość z nich się nie sprawdza. Prawda? Z perspektywy lat własnej nauki i nauczania języków obcych widzę, że kluczem do sukcesu w nauce słownictwa jest znaleźć dla siebie optymalną metodę. Optymalną? Czyli jaką? Optymalna metoda to taka, która przy minimalnym nakładzie pracy i czasu pozwala uzyskać maksymalne efekty na możliwie jak najdłuższy czas. Czyli nie na krótko, nie do następnej kartkówki, tylko na zawsze. Brzmi sensownie, prawda? To przyjrzyjmy się 5 sposobom na naukę słownictwa i zobaczymy, które z nich spełnia te kryteria, a który nie. Pierwsza znana jeszcze ze szkoły metoda to zeszyt, w którym zapisujemy sobie wszystkie słówka, które napotykamy, które nie znamy, które ktoś nam tam nadyktuje, no bo trzeba się ich nauczyć. Z czasem robi się mnóstwo różnych informacji, ja tu czynności, cech, przymiotników, rzeczowników, czasowników rozsiane, to jest po całym zeszycie. I żeby się z tego coś nauczyć, żeby wyłowić z gąszczu tych informacji to, co chcemy lub to, co musimy zapamiętać, trzeba się nieźle natrudzić. Na pewno polecam tutaj wprowadzić kolory, zainwestować w zakreślacze, w jakieś highlightery, w wersji eko w miękkie kredki. W ogóle fajny jakiś skoroszyt, może taki, który ma... Ja mam tutaj taki. Nie jest co prawda do nauki słówek, ale ma takie różne sekcje. Na pewno będzie nam się z czegoś fajnego i bajeranckiego uczyło fajniej i chętniej przede wszystkim, niż z jakiegoś wyblakłego, bladego wycierucha. Bo niestety ryzyko pracy z zeszytem jest takie, że to jest nudne. No niestety dla dzieci w większości to takie jest. No spróbuj namówić dziecko, żeby się przez godzinę pochylało nad zeszytem, spróbuj sam się do tego zmusić. No, czy to jest efektywna metoda? No ja zapytam w odpowiedzi, a sprawdziło się to w szkole? Szło to z tych zeszytów? No to jak nie zeszyt, to jest jeszcze inna metoda. Są listy słówek. One są po każdym rozdziale, często na końcu książki jest jeszcze doładowane takie listy słówek, które źle się nam kojarzą. Listy słówek, czyli w słupkach mamy po polsku, mamy w obcym języku, mamy wymowę, fajnie jak ta wymowa jest, nawet choćby tak zapisana mniej więcej, bo to już nas naprowadza, żeby nie uczyć się tak, jak się pisze, no po angielsku mało co się wymawia tak, jak się pisze. Czy to jest skuteczne? Mi się to nigdy nie sprawdzało, jakoś zawsze taka lista budziła we mnie niechęć. Nieraz próbowałam mieć na wypisywane słówek, mi bardzo pomagał taki kartonik, pusty, byle jaki, cokolwiek, coś, co mi zakrywało znaczenie słówek albo ich polską wersję, żeby samą siebie przepytywać, żeby to było w formie quizu, żeby coś tam się działo, też kolory pomagają, żeby no, jakoś z tym pracować, bo samo czytanie listy słówek to jest chyba najmniej skuteczna metoda, jaka może być. To jest bardzo czasochłonne, a z takiego samego czytania zapamiętujemy około 10%. No więc, żeby to opanować, ile naprawdę trzeba włożyć wysiłku. Ja wiem, że są takie jednostki, które przeczytają 2 razy i jest to na błysk. Czasem niestety to jest na błysk do kartkówki, do sprawdzianu. Za tydzień to już... Ta już tabula rasa, to już nic człowiek nie pamięta z tego, co tam kół. No tak działa nasza pamięć. Taka lista słówek, na którą człowiek tak się kiwa mozolnie, to działa na pamięć krótkotrwałą. My na chwilę to wszystko zapamiętujemy, możemy to powtórzyć, ale nie jest to nauka, o jaką nam chodzi. Nauka, która zostanie z nami na lata. Taka lista to chyba najlepszy sposób na tą formułkę znaną ze szkoły. Pamiętasz? Zakuć, zdać i zapomnieć. Nie o to nam chodzi. To spróbujmy czegoś bardziej aktywnego, bo w zasadzie tutaj leży pies pogrzebany. Tutaj jest cały clue w tym, żeby aktywować to, co robimy. Można to zrobić za pomocą mapy myśli. Ja tutaj tak w biegu przygotowałam mapę myśli. Ja z rysowania zawsze byłam kiepska. Idea jest taka, że w środku znajduje się ten temat, który mnie interesuje. W tym przypadku jest to house.
mogę symbolicznie tutaj mieć roof, balkon i od niego idą dokładnie bedroom, kitchen, to co mi się z tym kojarzy. Od tego dalej mogę jeszcze mieć to, co mi się dalej z tym kojarzy. Nie bać się rysować obrazków, nawet jak się nie umie rysować. Okej, nie stosowałabym tego przy uczeniu się zwierząt, bo mój koń, pies i kot, no dobra, kot może wąsami się odróżni. Wiecie, o co mi chodzi. Czy to będzie jabłko, czy pomidor? Może wydajniej będzie sobie to po prostu napisać, może w przykładzie, bo taka mapa myśli, jakkolwiek by ona nie wyglądała, mapa skojarzeń, pobudza do tego, żeby robiąc ją, coś z tymi słówkami robić. Na przykład odgrywać sobie scenki. Nie bać się na głos mówić, próbować coś, no co tutaj mamy? Płot, wyobrazić sobie, jak ja go maluję, wyobrazić sobie, jak pytam o cenę farby, wyobrazić sobie, jaki on jest długi, jak się to zapytać. Ścieżkę, która ścieżka prowadzi, widzę las, widzę ścieżki, widzę ogród. Wyobrażając sobie takie rzeczy, aktywując to, mówiąc, odgrywając, to jest jakby moje wyjście do tego, żeby tym słówkiem aktywnie, no, poobracać. Może w czasie przyszłym, przeszłym, może w różnych strukturach. Zależy, czego się uczę. Jeśli to niemiecki, poodmieniać sobie przez przypadki, różne powymyślać na to przykłady, to tak naprawdę się sprawdzi. Po co robić coś takiego? Pracując na takiej mapie myśli, ona ma ogromną przewagę nad listą, bo osadza mi słówka w kontekście. Najprościej mówiąc, w przykładzie, w danej sytuacji. Czwarta metoda na naukę słówek to fiszki. Fiszki to kartoniki albo kupione, tak jak ja tutaj mam gotowe. Po jednej stronie mam po polsku, mam po angielsku, tu akurat mam po niemiecku. Zobaczcie, to nie jest samo słówko i jego odpowiednik. Jest obrazeczek, jest przykład, jest fraza, czasem jest zdanie. I tak powinny też wyglądać nasze fiszki, które sporządzamy sobie sami, bo uczenie się słowa za słowo zgubi nas, mówiąc krótko. No weźmy takie proste, by się wydawało, z. Już po niemiecku dwie możliwości. Mam aus, ze środka, z komuś, z czegoś. Mit, czyli z tatą, z mamą. Po angielsku mam dokładnie to samo. With, z kimś. I from Poland, czyli z Polski. Bez kontekstu użyję tego słówka, użyję tego wyrażenia źle. I teraz co z fiszkami? Albo przygotowuję je sam, zaznaczając wymowę, zaznaczając jakieś gramatyczne uwagi, najlepiej z przykładem, tak jak wspomniałam. No ale tego zrobi się ogromny sztapel, więc albo kupę mojej organizacji, ogrom przemyślenia, jak to będzie działało, żeby mieć te, których nie umiem, trochę umiem, bardzo umiem, tak jeszcze nie do końca chcę się nauczyć, gdzieś tam je z boku kładę. Albo kupuję sobie taki memo box, przez który przekładam te, które tak bardzo nie umiem. Potem jak ja je umiem, to wędrują tu i znowu, i za każdym razem się pytam, co sprawia, że ja regularnie powtarzam te, których nie umiem, i te, które umiem. No niemniej jednak trzeba dużo samodyscypliny, żeby to działało. Moja córka bardzo dużo z tym pracuje, chociaż teraz w sumie, teraz powiem, na korzyść czego to zarzuciła. To są jej słówka, to są jej fiszki przekładane przez takie misie. No też jest to fajne, ładne, różowe, więc zachęca. Część tych fiszek mogę sobie wyjąć, włożyć do kieszeni, mieć ze sobą wtedy, kiedy gdzieś na coś czekam. Mogę się przepytywać. Ja bardzo dużo tego używałam na studiach. Świetnie mi się to sprawdzało. Póki 250 phrasal verbs nie wysypało mi się do błota. Wtedy przemyślałam tą metodę. Nie mam jak Wam pokazać, wyrzuciłam bardzo niedawno przy remoncie ogromną skrzynię, piękne takie pudło miałam, uzbieranych przez lata jednych, drugich studiów fiszek, moich własnych robionych. Wyrzuciłam je dlatego, że wyjmowałam z tych woreczków, z tych pocketów, w których miałam tematycznie te słówka, wyjmowałam i przepytywałam sama siebie, robiąc sobie ten quiz tych słówek, i wiem, jak jest trzustka. Trzustkę nie używa się tego słowa codziennie. To się sprawdza pod warunkiem ogromnej samodyscypliny w uczeniu się i w powtarzaniu tych słówek. O to w tym wszystkim chodzi. No i teraz człowiek zabiegany, człowiek XXI wieku, ja się z fiszek uczyłam w XX wieku, może sobie ułatwić życie.
No i teraz, kiedy ja mogę sobie ułatwić życie, no to czemu z tego nie skorzystać? I takim ogromnym ułatwieniem, które mam na myśli, są aplikacje do nauki słówek. Jedną z nich jest aplikacja InStyling, którą od września używamy w Enzio. Dzięki takiej aplikacji to wszystko, co pokazywałam z fiszek, dzieje się automatycznie, dla mnie jest przygotowywane. W Enzio uczniowie, nasi mali i duzi kursanci, od września dostają na swoje konta dodane przez lektorów słówka, słówka z lekcji, słówka, które są im potrzebne do opanowania w danym czasie i w krótkich, pięciominutowych sesjach uczą się, mówiąc potocznie, pykają sobie te słówka na telefonie. No i teraz zastanów się, co jest najbardziej prawdopodobne, że wykorzystasz, kiedy będziesz mieć te 5 minut czasu? Zeszyt? Nie przypuszczam. Mapę myśli ciężko mieć w kieszeni, fiszki wpadają do błota. No dobra, nie oszukujmy się, najbardziej prawdopodobne, że masz przy sobie własną komórkę, a tam szereg aplikacji do wyboru, darmowych, owszem, są i płatne, jest mnóstwo darmowych. InStyling jest darmową aplikacją, można wykupić pakiet premium, ale nie ma takiej potrzeby. Można spokojnie na przestrzeni semestru uczyć się tych słówek, o które komputer mnie pyta, a pyta mnie o te, których nie umiem. Te, które umiem, pojawiają się znacznie rzadziej. Będą się pojawiać, bo muszą być powtarzane w odpowiednich odstępach czasu, ale algorytm liczy to na podstawie tego, jak ja odpowiadam. No to chyba jest ułatwienie. Co więcej, aplikacja będzie dla mnie poprawnie te słówka wymawiać. Przy fiszkach to jest zawsze moja wymowa. Przy aplikacji wymawia to dla mnie native. I jeszcze więcej, słówek uczę się w kontekście. Pojawia mi się zdanie. Im wyższy poziom, tym to zdanie jest bardziej skomplikowane. I w nie wstawiam angielskie czy niemieckie słówko. Uczę się więc w sposób mądry, i uczę się w sposób wydajny, wtedy, kiedy mam na to czas. Łatwo samemu zachęcić się do nauki z aplikacją, InStyling'iem czy każdą inną, bo poświęcając te 5 minut raz dziennie, więcej niż raz dziennie, będę szybko widzieć efekty. No więc tym bardziej będę się zachęcać do pracowania i koło się zamyka, takie pozytywne koło nakręcania się. Pomyśl też, o ile łatwiej będzie nam zachęcić do pykania słówek w krótkich sesjach zblazowanego nastolatka czy niechętnego do nauki wszelakiej leniuszka. Przekonanie go do tego, żeby kiwał się godzinę nad zeszytem, to też na niewiele się przełoży, czy pięciominutowa sesja nauki słówek w komórce. Ja wiem, można zarzucić, że i tak i my, i dzieci spędzamy w multimediach za dużo czasu. Zgoda, ale odpowiedzmy sobie, jak ten czas tam spędzamy. Wrzućmy trochę matematyki, żeby przekonać tych jeszcze nieprzekonanych. Ucząc się przez 5 minut dziennie 20 słówek, opanowujemy 600 słówek w miesiącu lub 140 w tygodniu. Opanowujemy to w sposób aktywny i wydajny na długo, bo to nie jest wykucie 600 słówek na sprawdzian na jutro. Nie, to jest w przeciągu 30 dni bycie odpytywanym przez algorytm, który za nas planuje nasze powtórki na podstawie tego, jak odpowiadaliśmy na poprzednie pytania. To, co umiemy, pojawia się rzadko, to, co nie, pojawia się na bieżąco. Kursant dorosły ma dostęp do swoich statystyk, do statystyk dziecka ma dostęp rodzic, do wszystkiego ma dostęp lektor. Widzimy, jak, kto, kiedy pracuje, ile czasu na to poświęca, jak to idzie, nad czym więcej, czy musimy się skupić na zajęciach, bo mamy to wszystko czarno na białym. I rodzic też widzi, czy dziecko się uczy, czy jak to mówi, ściemnia. Jeszcze trochę matematyki. Statystyki pokazują, że uczniowie regularnie pracujący na aplikacjach, czy też kursanci, dużo lepiej zdają wszelakiego typu egzaminy i dużo szybciej, to może trudniej zmierzyć w procentach, ale widać to, bezsprzecznie jest to zauważalne, dużo lepiej, dużo szybciej osiągają płynność mówienia, swobodę, pewność siebie, no bo mają te klocki, z których potem składają wypowiedź. Reasumując, czy InStyling czy jakakolwiek apka jest tą złotą, idealną metodą i jest to skuteczna metoda, to prawda.
kluczem wydaje mi się do opanowywania słownictwa jest wybranie dla siebie połączenia metod, znalezienie czy tej jednej optymalnej, czy raczej połączenia kilku metod. Bo jak najbardziej mogę pykać słówka w instalingu, mogę w domu usiąść sobie na taką moją sesję z mapą myśli, gdzie będę zastanawiać się, jak co powiedzieć, próbować odgrywać te scenki, wypisywać, wyszukiwać to, czego nie wiem. Mogę to też robić w zeszycie, ale muszę to robić w sposób aktywny, tak aby to były moje skojarzenia, moje scenki, moje przykłady i z czasem moje, twoje aktywne słownictwo, bo o to się tutaj rozchodzi. Mam nadzieję, że udało mi się zachęcić Was w ogóle do nauki słownictwa, do próbowania nowych i tradycyjnych metod, do ich łączenia. Daje to świetne efekty. A żeby jeszcze bardziej zachęcić, nauka z instalingiem pojawiła się jako obowiązkowy komponent naszych kursów w Enzio. A żeby się przekonać do tej nauki i nie zwlekając za nią zabrać, organizujemy comiesięczny konkurs na to, kto tych sesji zrobi jak najwięcej, komu będzie najlepiej szło, najwięcej wysiłku poświęci, opanuje za tym największą ilość słówek. Co miesiąc będziemy wyłaniać taką osobę, która najlepiej pracowała i nagradzać ją gadżetem. W ten sposób jeszcze lepiej chcemy przekonać do nauki z nami. Można sobie samemu zorganizować taki konkurs, wyznaczyć sobie jakiś cel i obiecać jakąś nagrodę, coś dużego, coś małego, coś, co nas zachęci i zmotywuje, dopóty ta nauka nie stanie się dla nas nie obowiązkiem, ale przyjemnością, czymś, co robimy odruchowo. Sięgamy po komórkę i odpowiadamy na parę pytań, zamiast scrollować cudzy obiad. Bierz się do nauki słówek. Możesz dołączyć do Enzio, wtedy na pewno nie stracisz motywacji do nauki, bo będziesz mógł z nami porozmawiać na te tematy przy użyciu tych słówek, których się uczysz. Albo oglądaj nasze filmiki na kanale, one też pomogą opanować Ci słówka. Tam w sekcji komentarze, na przykład pod serią Phrasal Verbs, jest miejsce dla Ciebie, na Twoje przykłady, na Twój kontekst, po to, żeby to było Twoje aktywne słownictwo. Ja je chętnie czytam, poprawiam błędy, pomagam w poprawnym użyciu. Żeby nic nie przegapić, subskrybuj nasz kanał i zapraszam Cię do oglądania. Hej i do nauki! Bye!